Grupa Nełka w trzecim kwartale umocniła swoją pozycję finansową i rynkową. W ostatnich miesiącach spółka realizowała szereg ambitnych projektów, które pozwolą na wzrost wartości również w dłuższej perspektywie. Nełka od wielu lat jest liderem rynku hurtu aptecznego i na koniec września miała w nim 28% udziałów. Codziennie dostarczamy leki do ponad 80% aptek w Polsce, a w programach partnerskich grupy Nełka bierze udział ponad 40% aptek niezależnych w kraju. Dzięki wiodącej pozycji rynkowej budujemy nasz potencjał finansowy. Po trzech kwartałach 2016 roku osiągnęliśmy 84,2 miliona złotych zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 6% więcej niż przed rokiem. Na poziomie zysku operacyjnego wypracowaliśmy 13% dynamikę wzrostu, osiągając 108,5 miliona złotych. Istotnym czynnikiem budowy wartości biznesu firmy Nełka są produkty własne, które obecnie odpowiadają za ponad 20% zysku netto całej grupy. Zwiększamy sprzedaż własnych farmaceutyków do aptek i po trzech kwartałach tego roku wypracowaliśmy w tym obszarze ponad 79 milionów złotych przychodów, czyli o 25% więcej niż przed rokiem. Stale poprawiamy również zysk z tej działalności. Na poziomie netto sięgnął 18 milionów złotych, co oznacza, że był wyższy o 20% od ubiegłorocznego. Duży nacisk kładziemy na rozwój własnych leków na receptę. Obecnie na listach refundacyjnych znajdują się 32 produkty naszej marki Genoptim, a całe jej portfolio zawiera 51 leków. Sporo uwagi poświęcamy biznesom zorientowanym na pacjenta. Chcemy wspierać niezależne apteki w relacjach z ich klientami, czyli pacjentami. To z myślą o nich rozwijamy kolejne segmenty działalności. W tym roku zainwestowaliśmy już w 27 przychodni lekarskich i planujemy dalszy rozwój sieci przychodni Świat Zdrowia. Jest ich już 49 w 7 województwach. Bezpośrednia praca z pacjentami pozwala nam na rozwój w nowych obszarach rynku ochrony zdrowia. W kręgu naszej aktywności są badania kliniczne, których działalność skupiamy pod marką Pratia. Prowadzimy najwięcej ośrodków badań klinicznych w Polsce, a liczba ich pacjentów stale rośnie. Oprócz tradycyjnych biznesów zorientowanych na pacjenta, angażujemy się w projekty innowacyjne. W trzecim kwartale do naszego projektu telemedycznego Diabdis zaprosiliśmy kolejnych pacjentów. Obecnie z tego rozwiązania korzysta już kilkuset diabetyków w Polsce. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, aby pomagać również osobom wymagającym opieki rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. Nasza internetowa platforma ortopedio.pl zapewnia nie tylko zdalny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, ale również fachową poradę fizjoterapeuty. Ułatwiamy pracę przychodniom lekarskim. Dzięki firmie Mediporta w internetowej chmurze dostarczamy przychodniom oprogramowanie, które umożliwia sprawniejsze umawianie i rejestrowanie wizyt. Szukamy kolejnych innowacyjnych przedsięwzięć zwiększających wsparcie grupy Nełka dla aptek niezależnych. Dlatego otworzyliśmy się na środowisko startupów, w czym pomaga nam wewnętrzny zespół Neukubator. Chcemy, aby przyciągnął do Torunia jak najwięcej młodych firm z rynku ochrony zdrowia i uczynił miasto stolicą startupów medycznych. W realizacji tego celu pomoże grudniowy Nełka Healthcare Weekend, start programu akceleracyjnego dla młodych firm działających na rynku medycznym. Realizując nasze inicjatywy, staramy się wypełniać obietnice złożone inwestorom. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy już 77% prognozy netto na 2016 rok. Choć to ambitny cel, to jesteśmy na dobrej drodze do jego wykonania. Realizowane prognozy finansowe, zwiększający się zysk oraz wypłacana regularnie dywidenda sprawiają, że Nełka cieszy się zaufaniem inwestorów.